Gozdowie powstanie sztuczne jezioro. Taka informacja tempem błyskawicy rozeszła się w naszym powiecie kilkanaście dni temu. Rozlewisko o głębokości około 2 metrów ma być większe niż wrzesiński zalew Lipówka. Jego powierzchnia ma objąć aż 22 hektary. Pomysł budowy sztucznego jeziora znalazł zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. Młodzież, dzieci się rozruszają, będą miały możliwość gdzieś wyjścia na spacer. W ogóle możliwość wyjścia z portu będzie możliwość... Czyli szczególnie młodzież, panie zdaniu, skorzy? Nie, młodzież, no starsi tak samo, bo jeżeli by miało być zrobione i ławeczki i te, to starsi ludzie też się na pewno ucieszą, że będą możliwość gdzieś tam usiąść, porozmawiać między sobą. No jednak coś tu się będzie działo, nie? Jest dzieci dla dzieci, no ja już może tego się nie doczekam, nie? Ale dzieci to na pewno. No bo wie pan co, no tam... Mają koło domu, to mają dobrze, bo jest pastwisko, nie? I chodzi o te łąki, nie? To o to im chodzi, nie? No ale jakbyś tam wszyscy mieli być, to by się nie musiało nic dziać, nie? No, tyle mogę powiedzieć, nie? Że jestem dumna, że takie coś powstanie. Przeciwnikom stworzenia zalewu nie odpowiada między innymi lokalizacja zbiornika. Woda ma zalać rolnicze ziemie, które są użytkowane przez kilka rodzin od wielu pokoleń. Kolejnym problemem jest to, że zalew ma zostać wybudowany pod liniami wysokiego napięcia. Ponadto, jak zauważają przeciwnicy tej inwestycji, unicestwione zostanie piękno przyrody, jakimi są malownicze tereny wokół Wrześnicy. Mieszkam tu kupę lat. Tam są łabędzie, inne tam stworzenia, tam bobry, nie? I nie chciałbym tu żadnego zalewu. Dlatego rolnicy mają tutaj przecież pola. Ja z psem tu wychodzę, nie? I dlaczego tutaj ten zalew? To przecież to będzie bagno, tak jak w Psarach jest, nie? Myślę, że to jest w ogóle niepotrzebne. Po co to? Niech pan zobaczy, niech pan obróci kamerę, zobaczy, jakie piękne tereny tu są. No. I po co to jest wszystko potrzebne, to... Bo zwolennicy jakby mówią, że dla dzieci będzie taki zalew, że będą mogły się bawić. Ale czy w tym bagnie, bo to bagno powstanie, tu jest pierwszej, drugiej klasy ziemia, nie? Bo to jest piękna ziemia tutaj. Jest wszystko takie ładne. Tam są torfowiska, wszystko i to zaleją, wszystko? Po co to? Ja tu mieszkam 30 ponad lat i mi się wydaje, że to jest niepotrzebne, nie? No. Bo niech pan obejrzy się wszystko, jak to pięknie wygląda. I to by miało być zalane wszystko? Po co to? Mi się wydaje, że niepotrzebne. Zapora czołowa znajdzie się w miejscowości Gozdowo-Młyn, natomiast zbiornik sięgnie aż do mostu w Gozdowie. Akwen oprócz walorów turystycznych ma zapobiegać powodziom i służyć rozwojowi rolnictwa. Budowa ma potrwać nawet 2 lata. Czy mieszkańcy, którzy zwykle przy tak dużych zmianach bywają nieufni, przekonają się do pomysłu? I czy rzeczywiście akwen wpłynie na rozwój ich miejscowości?